Cześć, czołem, tutaj Skorpion. Kontynuujemy sobie historię w Mafii 2. No i lekka obsuwa będzie z tym odcinkiem. No niestety nie nagrałem wcześniej. Jakoś wypadły mi pewne rzeczy, o których opowiem. Co nieco. A tutaj Vito się budzi w nowej hacjencie. No, standardowo odbierz telefon. No to odbieramy. Hello. Hey Vito, it's Eddie. Hey Eddie, what's up? I need you to come over to Joe's right now. Yeah, oh, okay, all right, what's happening? I can't tell you over the phone. All right, I'll be right there. No, grubo. Ja chcę nic powiedzieć. A to raczej nie jest misja jakaś na czas, można troszeczkę sobie pochodzić. A, Vito. Vito to jest naprawdę... taki trochę... bałaganiarz, żeby nie powiedzieć inaczej. Kurczę, jakieś chipsy. Otóż w tych latach chipsy były. Jakiś ketchup. Ketchup. O Boże. Boże, Vito. Posprzątałbyś normalnie, aż wstyd pokazywać. Kurde, jakaś książka na podłodze. Boże, Vito. Vito, ty brudasie. Dobra, weźmy się, ubierzmy. No, przebierz się. A znów będzie przewijanie. Ileś minut. Co by tu? No, zobaczmy to. Jak tam wyglądasz? A, chyba na luzacku. A kurczę, jak ładnie ta mafia wygląda, nie? A, fizyka działa. No, w dzisiejszych grach to ta fizyka nie jest takim standardem. Wiadomo, że to nie jest nic jakiegoś tam imponującego, ale mówię, jak się w nowsze gry gra, no... nie wszędzie jest ta fizyka. O kurczę, o. I basenik mamy, tylko jeszcze wody brakuje. Ostatnio sobie znowu trochę pogrywam w GTA 4. No tam graficznie to wygląda no gorzej, trochę gorzej, no ale gra starsza, no i o wiele większa, jakby nie patrząc. Tutaj Mafia 2 to jednak wielkością nie ma co porównywać tych dwóch gier. Jej się w ogóle zawsze często porównuje, no bo otwarte światy, nie? Miasta, auta i tak dalej, a tak naprawdę to te gry są, no... są dwie różne gry. No ale zawsze się porównuje. Dobra, nie przeciągajmy. Żeby ten odcinek znowu nie trwał tyle co ostatnio. Co ten ostatni. No ale... jest ta różnica w prowadzeniu aut. Wiadomo, że... nie każdemu się ten system prowadzenia pojazdu podobał w GTA 4, ale... ale kurczę, i tak... lepiej mi się chyba jeździ w GTA 4 niż tutaj w tej mafii. Tutaj też próbowali tak trochę iść w realizm i... ale... w GTA 4 mi się bardziej... lepiej mi się jeździ. Tu i tam są te... czuć tą... tą wagę tych aut. Nie wchodzą tak łatwo w zakręty, ale mimo wszystko jak już...
jak już człowiek, że tak powiem, załapie bakcyla, to w GTA 4 naprawdę fajnie się jeździ. Tylko trzeba ogarnąć ten model jazdy. Tutaj w Mafii dwójce tak troszeczkę, tak moim zdaniem, tak trochę gorzej to wypada. Ale jakiejś tam wielkiej tragedii też nie ma. No na pewno policja nie jest tak surowa w GTA 4 jak tutaj. No tutaj to kurczę za... Tutaj z policją to nie ma żartów. GTA 4 to na luzaku można uciec, a tutaj to nie. No tak. Tak dwa odcinki temu, Mikul, poruszyłeś tutaj temat albumów muzycznych. Te, które wymieniłeś, ja niestety nie znam, nie kojarzę. Ja to ogólnie lubię słuchać tego, co mi wpadnie w ucho, ale jeżeli miałbym się utożsamiać tak z jednym gatunkiem muzycznym, to myślę, że byłby to rock, to na pewno, i metal. Chociaż preferuję ten lżejszy akurat. No, zobaczmy, co się wydarzyło. Kurczę, idę na te drzwi w GTA 4 to po prostu one się same otwierają, a tutaj to trzeba otworzyć i tak przez moment zapomniało mi się, że nie gram w GTA 4. Czekajcie, bo teraz, żebym się znowu nie walnął. No. Man, I went on with a baseball bat and they looked like they were scared till yesterday. Oh, hey, good morning, Vito. Marty, what are you doing here? Joe said you needed help. And since I did good with the greases, he said he'd take me along again. Take you along again for what exactly? They're waiting for you. Yeah, well, I'll talk to you later. Yeah, that's my man Vito. Morning, Mr. Falcone. Hi, Vito. Take a seat. Hey, guys. So what's happening? I heard how you got rid of Luca, Vito. Good job. Thanks to you, we now have proof that Clemente was behind the attack on our guys. We couldn't do anything to him openly till now. He just cut his own throat. He kidnapped and tortured our guys, and that means war. Anything we do now, I'm going to be able to justify before the commission. Alberto knows this, so he's going to act quickly and try and come after us first. So we're going to take out Clemente. Exactly. Turns out Clemente called a big meeting in the Empire Arms Hotel today. This is our best chance to get rid of him and his top guys. Oh, sure, yeah. We'll just waltz right in there and kill a few dozen heavily armed men in broad daylight. In the nicest hotel in town. Is that about right? Don't worry. I got a plan. Shit! Jak zwykle. Joe, put that thing away. Ed, don't worry. Safe. I just gotta For press Christ's this. For Christ's sake, put it away now. Okay. Okay. You're such a chicken shit. Okay, okay. So now we're gonna waltz right in and blow up the nicest hotel in town. Isn't that overkill? Don't worry. This thing ain't that powerful. It won't blow up the whole building. But everybody in a room where it goes off... is dead meat. How are we gonna know when to detonate it? We'll use a window washing platform. We'll almost be able to watch it explode. Since when? Pamiętam tę misję. Okay, fellas, I'm counting on you. If all goes well, I'll have something nice for you. When it's over, call Eddie at this number. Oh, by the way, I closed the bar today, just in case Alberto tried something. Hey, good luck, fellas. Hey, what about that kid in the hallway? You mean Marty? He ain't part of the organization, so he had to wait outside. I mean, why is he here at all? Why do you think? He's going with us because we need a getaway driver and somebody to cover our asses. What do you got against him anyway? I known him since he was a little kid, and he saved my ass with them greases. Yeah, but we're not fighting a bunch of drunk dirtbags this time. We're about to take out the most powerful family in this city, and you're bringing a kid. And how old were you when you started doing this shit? You're talking like you're some old fart. Look, Vito, he's gonna wait in the car outside and drive us away. That's it. He ain't even gonna know what we're doing there. He's a great driver, and that's exactly what we need on this one. Okay, Joe, whatever. But I'm telling you right now, this is a bad idea. No, jakoś ostatnio mówiłem, że
Coś tak czuję, tak coś wtedy mówiłem, że coś tak czuję, że... So, what kind of job is it? The kind you don't need to know about. Gabish. Okay, but hey, if you need it, I got my piece right here. All right, slow down, Billy the Kid, all right? It's not gonna be necessary. Let's just go. Tak czułem, że ten chłopak w tamtej misji, w której tam strzelaliśmy, tak coś czułem, że zginie. No i się pomyliłem, ale... Ale coś mam takie przeczucie, że on jednak, no, długiej kariery to on nie będzie miał tutaj. A Jezu. No tak, tak. Ach. Jak tu się garaż otwierało? W ogóle gdzie ja mam iść? No tutaj, a dobra, bo matko jedyna. No, ale z zespołów, które ja lubię, no to mówię. This is our getaway car. Plus, I'm pretty sure that explosives and car crashes don't go together too good. Explosives? Yeah, for a little fireworks show. Forget you heard that. We're going to the Empire Arms Hotel. Park in the underground parking lot. And use the back entrance. No, z zespołów, które ja lubię, to jest tak. Vader. Zrobili między innymi bardzo fajny kawałek do Wiedźmina pierwszego. Niemiecki zespół Rammstein. Tutaj akurat to ich wszystkich kawałków nie lubię, ale myślę, że większość mi przypadła do gustu. What's going down at the hotel, huh? Huh? Come on. Shingy interesuje młody. I already told you everything you need to know. Hey, I'm just curious, you know? All this secrecy. Marty, all this secrecy is important. The less you know, the better off you are. And if you keep asking questions, I'm just gonna have to find somebody else to drive us next time. Okay, okay. No more questions. Sure, sure, whatever. Jak to się mówi? Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Hotel sky high, huh? Marty! Sorry. Zamknij się, dzieciaku. Nie mogę gadać. All right, sorry. Not another word. Cross my heart. No, Rammstein. Te nowsze kawałki to tak słabo sprawdzałem, chociaż ten Deutschland to jest dosyć fajny kawałek. Iron Maiden też dobry zespół. Sabaton jest bardzo fajny. Robią fajne takie, kilka takich fajnych patriotycznych kawałków zrobili o Polsce. Tak można powiedzieć. Dobra, już. No tak poza tym, no trochę pop. Park in there. And hey, we gotta leave all our guns in the car. The last thing we need is one of Clementi's goons searching us and finding them. Lubię szczególnie te starsze kawałki Pitbulla. You wait for us here. When you hear a big boom, start the car up, because we're gonna need to get the hell out of here pronto. And you won't need that gun unless somebody follows us, but that shouldn't happen. Okay, I got you, Joe. Clemente rented the entire 18th floor, the third one from the top. There's a couple of suites and conference rooms up there, and guards. So how are we gonna get up there? Round the back, through the laundry room. What, you wanna wash your shorts before we do this? Wise ass. The meeting hasn't started yet. Mówię, coś tak czuję, że on kiedyś... Grab some hotel worker uniforms. Then we'll go do a little cleaning upstairs. Seriously? When did you become the smart one? Fuck off. There's supposed to be a guy waiting for us inside with the uniforms. Let's go. And we don't want to make a ruckus before Clemente gets here. So don't go doing nothing stupid. Shouldn't I be telling you that? Stay here.
Always a fucking bridesmaid. Mówię, coś czuję, że... Shit, it's closed. The idiot was supposed to leave it open for us. No i co? Now we gotta wait and hope that asshole shows up. Fuck! Can't we just get in some other way? You could try, but I'm gonna wait here for a while, just in case Numbnut shows up, that lazy piece of shit. Come on, you idiot! No dobra, no to co? Szukamy innego wejścia. Where the fuck are you? Aha. Well, where is he? He go on smoke. No, chyba. Nie są jacyś nerwowi. No dobra. No to. No to bierzemy. Co, to nie te? Another minute, you would have been late to your own damn funeral. Sorry, I was... All right, enough. Just get the hell out of here. A, ty już jesteś. See? I got it all under control. Come on, let's go pick up our uniforms. No, kurde, chciałem wziąć to. Vito, one more thing. Here, put this on. Are you fucking serious? So nobody recognizes us. Just put it on. Great. No szkoda, że... Szkoda, że jeszcze kolorystycznie nie mają innych tych ubranek. Vito zielone, a Joe czerwone. To byliby bracia Mario. Clean this shit up, will you? Somebody's gonna slip and break their neck. Dobra. Sam się nie grzej się tak. Let's go, move it. Hey, you two. You got some more work upstairs waiting for you. Get moving. Hey, Richie, come with us. That was fucking Henry. Yeah. All right, come on. Let's get up there before he gets back. Nie poznał nas? A może poznał? Udawał, że nie widział. Hasn't changed a bit. Hey, yeah. I hope he don't come back before we do our thing. Henry's good people, even if he does work for Clemente. Yeah, but what if he does? Don't even think about that. I feel like an idiot with this thing on my lip. Yeah? Well, what if we run into somebody we know? This way, they won't recognize us. I fucking hope so. Where the hell you guys been? Somebody spilled something in the conference room. Yous ain't gonna ask what it is or how it got there. You're just gonna clean it up. There's a big meeting starting soon. And the boss ain't gonna be too happy if the place ain't sparkling. Dobra, dobra. So if you know what's good for you, you'll get that way pięknie. And then get the fuck out of there. Was that a yes? Ugh, please go away. These two are here to clean up the, mess. The mess? Widzicie? Tak. Planujecie jakąś akcję, a nie chcecie, żeby was ktoś poznał, to wystarczy sobie wąsa przykleić i sprawa załatwiona. Jakie fajne cienie. So now there's blood all over the fucking place. Dobra, gdzie ta robota? And we got a meeting that's supposed to start soon. So you gotta get this shit cleaned up, and you gotta make it snappy. Dobra, bierzem się do pracy. Fucking pricks. Hey, calm down, will you? They're not gonna be around to bother you much longer. Yeah. Give me a hand here.
Oh, fuck. The yellow, the blue, and the plus, and the plus, the red. No, Joe, nie spieprz tego. Blue and cross over here. Perfect. Okay, the hard part is almost over. Aha, dobra, dobra, dobra. Już szoruję. Myślałem, że nas to minie i nie będziemy już uciekać, ale nie. Super sprawa. O kurczę, jakie zdolne chłopaki. No i kulkę potrafią dać i wysprzątać porządnie. Wszystko zrobią. Można trochę szybciej? Nie można. No mówię, szkoda, że kurczę tutaj Joe nie ma czerwonego tego ubrania, a tutaj Vito zielonego, bo to byliby wtedy wykapani bracia Mario. Kurczę, Mario i Luigi. I ain't used to this much exercise. Why do they gotta put so many fucking stairs? Vito, hold on. I forgot something. Yeah, this is for you. Just in case something goes wrong. This is nice. Some piece of work, eh? 1911 Colt with a modified clip. What the hell did you, Holds 23 bullets, so the ammo goes quick. And don't go losing it. These are the only two in the whole world. Thanks. Never mind. We gotta go to the window washing platform. Come on. Raz będzie zabawa. Shit, come in these guys. Fuck me. All right, let's get out of here. Oh, this is like an oyster. Hold on, check it out. Jakie chamidło. No, teraz będziemy się na platformie poruszać. Czyli, że co, idziemy tędy, tak? Hey, what the fuck are you doing here? Get lost, shit. Okay, Vito. You're fucking dead! No. Myślałem, że... No ale chowa się tak samo jak w GTA. No ale za to myślę, strzelanie jest lepiej przemyślane tutaj w Mafii niż w GTA. Tak mi się wydaje przynajmniej. Taką czuć większą satysfakcję z tego. Większego powera czuć, nie? Wytryska. No. Skończmy to już. I tak nie masz szans. Tylko mój czas marnujesz. Dobra. No. O kurwa. Och, gorąco było. Było gorąco przez chwilę. Kurczę, graficznie mi się naprawdę podoba. No i teraz jak przejdę Mafię dwójkę, to bym się zabrał za trójkę, ale...
No to chyba w GTA 4 są gołębie. Jako ten. A jednak. Kto tu jeszcze? Kładź się spać. Nie żyjesz i jest pięknie. O! Joe ma fajne te teksty. I hope nobody heard us up here. Nah, buildings like this got soundproof windows. And we're so high up, nobody on the street could have heard us neither. Come on, let's get to the window washing platform. No co tutaj, nie? Don't shoot, I'll do whatever you say. All right, put your hands behind your back. He ain't gonna hurt you. Dobra. No, Joe. Here's some tape. Tie him up. You should consider yourself lucky. Everybody else got shot. A widzę, kolejny magazyn Playboya. No cóż. Okay, get on. We got work to do. A teraz to i tak go nie pod... teraz to i tak go nie podniosę. A. Dobra. Jedziemy. Hey. How much wire you got? Enough. How much is enough? Will it reach up to the roof? Of course not. We'll just go up one or two floors and blow it. So much for you being a smart one. Wow. This is crazy. What if the explosion takes us out, too? It won't. We'll barely feel it. You better not. If we fall off this thing, you're gonna be dead before we hit the ground. Nie przejmuj się, Joe tutaj wszystko zaplanował jak trzeba. Okay, this is the right floor. Vito, grab the squeegee and start washing windows so we don't look suspicious. I gotta connect the wires. Dobra. To myjemy. Udajemy, że pracujemy, jak to niektórzy realnie w pracy. No. Z tego co pamiętam, to jeszcze trochę tego strzelania tutaj będzie i nie wiem też, czy nie będziemy uciekać ogólnie. Ten ostatni raz, jak grałem w Mafię, to chyba prawie 10 lat temu był. Chociaż nie, no 10 lat to nie. No ale co najmniej z 5 lat to co najmniej będzie, jak grałem ostatnio. We'll barely feel it, right? All right, all right. Let's go take a walk. I don't know why I fucking listen to you. I swear, you're like a half a retard sometimes. No, ale chyba zadziałało. Shit. Christ, I almost pissed on my fucking shoes what in here. What a fucking mess. Felt like a fucking earth, but what the fuck? Oh, shit. Lucky bastard. You assholes! You're gonna die for this! Get away! Come on, Vito! Hey, you sure made one hell of a mess. Yeah, but it wasn't enough. Move it! Get this! Gdzie?
No! I didn't do anything! I'm back! Must have watered down his martini. No, dobrze pamiętam. Trochę strzelania będzie. O kurde. Oj, 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 ale się zdenerwowali. Masakra. Ile dobrego alkoholu pójdzie. Tyle dobrego alkoholu. A, niezła destrukcja otoczenia. No, kurczę. Aż kurczę, no. Chodź tutaj. All this good booze going to waste. I see you with a bottle in your hand, I'll shoot you myself. Come out of your hole, you fucking rat! It's fucking over! Już zabijesz go, czy kurczę, czy nie zrobisz tego? Co, przez beton chcesz go trafić? I'm gonna get you sooner or later. To jeszcze jeden był, chyba, mi się wydaje. No właśnie. Nie ma żadnych świadków. O ty z mordy. Masz tu coś fajnego? Nie, tam. No nie wiem, otwierasz? No co jest? Dobra, kopa. Poleciał. Is that the fucking best you got? Oh, you're in trouble. I'm going in. Oh, fuck. Oh, oh, oh. Shit. This way, Vito, you won't get through there. Dobra, którędy? Ah, fuck, the sprinklers are going off. Really? Because I thought it was rain. Wise ass. Can't see a damn thing through this one. Odważny. Stoi na hura. Fuck! There's more of them coming! Come on, assholes. I'm waiting for you. 3, 2... Oh, get out of yeah. there, Wayne. We ain't got nothing against you. Biedna. No co, jedziemy? Ty, next time, Joe. Bring a bigger bomb, will you? Hey, how the fuck was I supposed to know Clemente will be in a bedroom? Kurczę, ja mam tylko 5 nabojów. Don't worry, we'll get him. Oj, Joe, Joe. No, widzę, że też odkleił wąsy. Dobra, trzeba tutaj. No. Kurwa. Aż ci kapelusz spadł. O
Ho. Going in. No. Kurde. Gdzie się rozglądasz? To jeszcze jeden pacan jest. I'm back. Byłeś i cię nie ma. Jest pięknie. Choke, come on, we gotta get out of here. You can't help him now. Clementi's getting away. Let's go. I'm gonna kill that fuck. Czyli dobrze pamiętałem. No, biedny chłopak. Yeah, you think it's over? Ściganko. All right, there's two of them. They split up. Make sure you follow Clementi. No, jeszcze z moją pamięcią nie jest tak źle. Don't worry about that. Just follow Clementi. He's in the black limo. Coś czułem, że w którejś misji ten chłopak zginie. I'm trying, Joe. I'm the best. Be careful, Vito. Dobra, jedziemy. Teraz już jadę szybko, no. Co mamy tutaj się wywalić? Kurczę, teraz ja nie pamiętam. A ja jakoś z auta mogę strzelać? No, jedź. Kropniesz go w końcu. O Jezu. Kurwa, co za auto. Get me close. No staram się. Shit, we're almost at Clementi's fucking compound. We gotta get him now, Peter. Strzelasz od niego od 5 minut. O Jezu. To prowadzenie tych pojazdów. A gra się zlitowała. Chyba. A, nie udało ci się, dobra, myślałem, że kur... O Boże. It's over. Wrong, assholes. Dobra. Jak tam będę, to wrócę. Okej, wracam. Udało mi się. Give me Eddie's number. I'll call him. All right. Hello? This is Joe. It's done. Everything went smooth. No, it didn't. Why? Marty's dead. What? They got Marty. We left him there. Okay. What about Clementi? Done. All right. Don't worry about the kid. Small price to pay. The main thing is... Small done. Price? Come on now. That's my fucking friend you're talking hey, about. Joe, don't go taking it out on me. It was your idea. Nobody forced the kid to go.
I'm sorry, but shit happens, right? Come by the Falcon tomorrow to get your money. Yeah, whatever. The fuck you're sorry? All right, take it easy now. All right, calm down. I'm sorry, too. More than you think, but you knew the risks. You too. Hey, this was a dangerous job. You took him along, he died. What, you think the war was any different? And Eddie didn't even know the kid, so don't blame him. You should go home. Okay, well, just give me a minute to get changed. Huh. I'm sorry, kid. I am so sorry. No, przyznam, aż poczułem dreszcze, nie? Aż poczułem dreszcze. Mówię, ja pamiętam, że ten chłopak, w której się z misji, z tej misji... Boże, się wysłowić nie mogę teraz. Pamiętam, że w którejś misji ten chłopak ginie. O Jezu, gdzie ja zszedłem? No, tylko nie byłem pewien do końca, w której. No, no. Nic, tak to już jest. Bierzmy jakieś auto, Boże. GTA San Andreas, z tego co pamiętam, wystarczyło zaparkować wóz w swoim garażu i później jak się w magiczny sposób się później naprawiało. Ale w Mafii widzę, tak nie jest. I tak jak uszkodzone żeśmy tutaj wprowadzili, tak uszkodzone dalej jest. Dobra, niech będzie te. No, co do zespołów. To jeszcze Kiss, też bardzo fajny zespół. Chociaż jeden z takich ich chyba najbardziej znanych kawałków to jest... Boże. Chyba i Was Made for Loving. Chyba tak to się wymawia. No, wystarczy wpisać Kiss na YouTubie i jest chyba jeden z pierwszych kawałków, jaki się tam wyświetla. Mówię, najpopularniejszy. No, a co do Pitbulla, to mówię, bardziej... Lubię te jego stare kawałki, zarówno te rapowe, bo on w sumie z rapu się wywodzi. To tak właśnie na temat rapu, to też jakimś tam wielkim fanem rapu nie jestem, ale akurat ten rap wyjątkowo w wykonaniu Pitbulla mi podchodzi. I ogólnie, no, niektóre kawałki lubię z tego gatunku. Mówię, ja głównie to lubię... za co? A, bo co, za szybko. A weźcie się, odwalcie ode mnie. No mówię tutaj, w przypadku Mafii to kurczę z policją nie ma lekko. Boże, dajcie spokój. Nie macie za co mandaty wstawiać. Przez to, że mnie tak kurwa poganiacie, to ja zaraz spowoduję wypadek, kogoś zabiję i większe nieszczęście z tego będzie. Muszę sobie kiedyś taki luźniejszy odcinek zrobić i troszeczkę pozwiedzać miasto. To nie wiem w sumie, czy nagram z tego odcinek, czy tak samemu sobie trochę pojeżdżę. I patrzcie, no kurwa, nie dadzą mi, nie? Nie dadzą mi spokoju. Gdzieś tam ktoś kogoś zabija, sprzedaje komuś kulkę, ale nie, kurwa, muszą do mnie. Skurczysyny. Łatwy, kurwa, zarobek. Wpierdolić mandat. No to w sumie
nic się nie zmieniło. No, teraz też tak jest. Nie, żebym tutaj popierał nieprzestrzeganie przepisów, bo po coś te przepisy są. Ale no... Tutaj zresztą to by się mogli wypowiedzieć inni, co na ten temat myślą, zawodowi kierowcy. Dobra, dał mi spokój. O, jaka fajna reklama. A w GTA 4 to dopiero są bekowe reklamy. A mówię, muszę sobie kiedyś pojeździć po tym mieście. Wiadomo, nie ma aż takiej aktywności w Mafii jak w GTA. Ale też jednak no, można sobie coś pochodzić, coś porobić. No. No ale to może poza nagraniem. Może już jak przejdę Mafię, to sobie tutaj trochę pochodzę, bo jest chyba ten tryb swobodny, czy jak to się tam zwie. O, dwa takie same. No, ciekawe, ile odcinek trwa. Znowu nie spojrzałem. A zakładam, że jest 40 minut pewnie. Jakoś się zbytnio tutaj nie śpieszyłem. No, to tyle na temat muzyki. A, chyba źle. Gdzie tutaj? Ale ta roślinność bardzo mi się podoba. Bardzo ładnie zrobiona. Czyli tutaj. No dobra, no. Tu sobie zaparkuję, a co to? No, ładne. Drzewka jakieś, kurde, choineczki inne, cudawianki. No, tak więc to byłoby na tyle. Jeszcze tutaj tak zapytam, ci, którzy oglądają, gracie w Hogwarts Legacy, w dziedzictwo Hogwartu, czy raczej nie jesteście zbytnimi fanami Harry'ego Pottera? Ja przyznam, że jakimś wielkim fanem Harry'ego Pottera nie jestem, ale kiedyś tam sobie zagram, bo widzę, że gierka dość fajnie jest zrobiona. Obejrzałem sobie recenzję Arkadicus, jak on się tam nazywa, Arkadicus, no, ma dość taką ciekawą ksywkę. No, robił kiedyś gamingowy przegląd tygodnia, teraz z tego zrezygnował, no, myślę, że tam niektórzy mogą go kojarzyć, tam właśnie jak ciekawi mnie jakaś gierka, chciałbym jakąś recenzję obejrzeć, to tak jeszcze jemu w miarę tak w miarę ufam jego opinii, chociaż mówię też, no to nie jest tak, że ja ślepo wierzę jakiejś tam recenzji i bo to tak wiadomo, recenzja to tak ma pomóc w podjęciu decyzji, czy tam się chce kupić jakąś gierkę, czy nie, ale do tego jeszcze wiadomo dochodzą gameplaye, jakieś materiały z gry, opinie graczy przede wszystkim, tak? Bo ci recenzenci to tam nie ufałbym im, tak? Ale mówię, akurat tutaj Arkadiusz wydaje się być takim wiarygodnym gościem. No ale nie przeciągając. Dzięki tutaj, że byliście, że oglądaliście i do następnego. Cześć.